Dzień dobry, tu Marta. Jesteście na kanale Kobieta z książką. Słuchajcie, dzisiaj jest tak gorąco, że zamiast zielonego koktajlu mam wodę do picia. I myślę, że w ten dzień tylko woda nas może uratować. Także jeśli wy jeszcze nie macie nic do picia, to pędźcie do kuchni, zróbcie wodę, albo koktajl, albo jakiś sorbet. Cokolwiek, co nas w ten dzień może uratować i obchodzić, a ja was dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek, ale uwaga, dzisiaj wyjątkowo nie będzie nic o książkach. To co, gotowi? Zaczynamy? Chodźcie! Kiedyś, przynajmniej jak ja byłam młodsza, były bardzo modne bransoletki z muliny. Chodziłam do pasmaterii, kupowałam różnego rodzaju muliny, różne kolory i razem z koleżankami zaplatałyśmy takie fantastyczne wzorki. I tak sobie pomyślałam, że okres właśnie letnio-wakacyjny jest idealnym czasem, żeby coś takiego wykombinować i mam nadzieję, że ja was również zarażę tą kreatywnością i wy także będziecie mieli okazję sami wypróbować. Także dzisiaj zapraszam was na taki instruktażowy film, krok po kroku. Dzisiaj będzie łatwo, bo dzisiaj przygotowałam dla was tylko i wyłącznie trzy kolory, żebyście mogli sprawdzić, czy w ogóle dacie radę taką bransoletkę wykonać. A jeśli się wam odcinek spodoba, to będziecie mi pisali, z jakich kolorów kolejną bransoletkę mam wykonać. I myślę, że z każdym kolejnym odcinkiem będziemy dokładać kolorów i będzie ich coraz więcej. Także różne wzory można także robić. Jeśli jesteście gotowi, to chodźcie. Zaraz wam pokażę, co potrzebujecie. Ale jeszcze zanim wszystko się rozpocznie, łyk wody. Bransoletkę, którą dzisiaj będziemy wykonywać, ja mam właśnie założoną na moim nadgarstku. Ale tak sobie pomyślałam, że jeśli bym bransoletkę zrobiła trochę dłuższą, to też świetnie by wyglądała jako taka delikatna, subtelna opaska na włosach. Co o tym sądzicie? Pierwszy krok to oczywiście mulina. Takie kolory, jakie wy sobie wybierzecie, jakie dojdziecie do wniosku, że będą pasowały do waszej stylizacji, albo wasze ulubione kolory, albo takie, na jakie w tej chwili macie ochotę. Także pierwszy krok to pasmateria i wybór muliny. Drugi krok to oczywiście nożyczki, żeby coś gdzieś podciąć i obciąć. Będzie wam także potrzebna taśma klejąca, żebyście mogli tą bransoletkę, którą będziecie robić, przykleić do jakiejś płaskiej powierzchni. Może to być biurko, może to być jakaś szafka, albo tam, gdzie będzie wam wygodnie. Krok drugi to oczywiście przygotowanie powierzchni, na której bransoletkę będziemy wykonywali. Weźcie taśmę klejącą, przyklejcie agrafkę właśnie do biurka albo do jakiejś płaskiej powierzchni i rozłóżcie sobie kolory w takiej kolejności, w jakiej chcielibyście, żeby na waszej bransoletce się znalazły. No i w tym momencie cała zabawa się zaczyna, bo już teraz możecie rozpocząć zaplatanie waszej ulubionej bransoletki. Pamiętajcie, że wszystkie kroki zaczynacie od strony prawej do lewej, czyli pierwszy kolor, który w tej chwili widzicie, zaplatamy na tej kolejnej nitce, robimy dwa supełki. Najpierw jeden, później drugi. Ta nitka, która jest pod spodem, jeśli ona już jest skończona, zostawiamy ją z prawej strony, żeby nam się kolory nie pomyliły. I następnie ta nitka, której kolor w tym momencie zaplatamy, idzie do tej naszej drugiej nitki. Gdy na tej drugiej nitce zostaną zrobione dwa supełki, ten kolor, który był robiony, idzie na lewą stronę, żeby oczywiście było nam łatwiej. Następne kroki to kolejne kolory do wykonania. Pamiętajcie, że na każdej nitce powinny być dwa supełki. No i tak po kolei, aż zrobicie już cały rządek, całą sekwencję. W naszym przypadku sekwencja składa się z trzech kolorów, czyli mamy żółty, mamy bordowy i mamy niebieski. Jeśli by się wam coś pomyliło, albo doszlibyście do wniosku, że gdzieś tam supełek nie został dobrze zrobiony, albo bransoletka by się wam odkręciła, nie bójcie się, nie stresujcie się, spokojnie możecie sobie to wszystko poodwiązywać i zaplatać jeszcze raz. Pierwszy fragment, pierwszy raz jest bardzo, bardzo ważny, żeby to wszystko wyszło ładnie, równo i żeby było efektownie. W zależności od tego, jak długą bransoletkę potrzebujecie, to zaplatacie sobie kolejne rządki bransoletki. Od czasu do czasu możecie sobie sprawdzić, czy już taka długość wystarczy na waszą rękę, czy ma być to tylko i wyłącznie jedna linia, a może mają być to dwie linie albo trzy i więcej. Myślę, że jakbyśmy robiły właśnie taką małą, cienką opaskę na włosy, to ona powinna być delikatnie dłuższa.
Optymalna długość muliny, którą będziecie potrzebować, to jest to około 150 cm, 1,5 metra. Zawsze lepiej, żeby sznurek muliny był trochę dłuższy niż miałby być za krótki, żeby potem się nie okazało, że bransoletka jest bardzo, bardzo krótka. Jeśli długość, którą w tym momencie osiągnęliście, jest już dla Was dobra, jest dla Was optymalna i doszliście do wniosku, że właśnie chcecie, żeby Wasza bransoletka była takiej długości, to teraz zajmijcie się samym końcem. Ja Wam tutaj pokazuję, że z tych trzech nitek, które w tym momencie mi już zostały, zaplatam warkocz. Możecie zrobić coś innego, możecie wymyślić swoje własne indywidualne zapięcie. Kreatywność jest w cenie. I na samym końcu bransoletki robimy supełek, żeby całość się nam po prostu nie popsuła i nie, żeby nitki nam nie wypadły. No i teraz efekt końcowy jest już widoczny. Spokojnie bransoletkę możecie sobie założyć na nadgarstku, czy w przypadku tego, żebyście chciały zrobić na włosach, zakładamy sobie taką gotową bransoletkę na włosy. Pamiętajcie, że jest to bransoletka przyjaźni, także najlepiej bransoletkę ofiarować najlepszej kumpeli, żebyście obydwie miały takie same na swoich nadgarstkach, a może na kostkę w okresie wakacji. To też jest pomysł. Co Wy na to? No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki film instruktażowy przypadł Wam do gustu i że oczywiście razem ze mną zrobiliście takie bransoletki przyjaźni. Koniecznie dajcie znać, której koleżance podarujecie taką wiosenną, letnio-wakacyjną, kolorową bransoletkę. Napiszcie mi także w komentarzach, z jakich kolorów mam zrobić kolejną bransoletkę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, liczę na Wasze kciuki do góry i pamiętajcie, żeby zostać moim widzem, klikając przycisk subskrybuj, pamiętajcie też o dzwoneczku. No to co, widzimy się w następnym odcinku, już w sobotę, do zobaczenia, cześć, pa!